W dzisiejszym filmie zobaczymy. Ukraińska armia w pośpiechu wdraża standardy NATO. Kryzys na granicy USA. Trump z Putinem triumfują. Elitarna zasadzka pod Bachmutem. Nie mieli czasu na ucieczkę. Łukaszenka odbiera podejrzane ładunki z Chin. Miał być pokaz siły. Wyszła kompromitacja. Putin na muszce NATO był bezsilny. Fałszywe certyfikaty pochodzenia. Paliwa pomagają Rosji omijać sankcje. Pierwszy człowiek z implantem Neuralink od Elona Muska. Zapraszam do oglądania. Ukraińska armia w pośpiechu wdraża standardy NATO. Jak wynika z raportu amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, według danych Ministerstwa Obrony Ukrainy, w ciągu 2 miesięcy tamtejsza armia wdrożyła ponad 18 standardów NATO, w szczególności dotyczących ochrony personelu, szkolenia w zakresie łączności sił morskich oraz procedury systemów informacyjnych i transportowych. Ponadto partnerzy zachodni kontynuują wysiłki na rzecz rozwoju ukraińskiej bazy przemysłu obronnego. Dyrektor generalny niemieckiego producenta broni Rheinmetall Armin Papega powiedział, że firma buduje w Niemczech nowy zakład produkcji amunicji. Spółka będzie zajmować się strategicznym bezpieczeństwem dostaw i zapewnieniem ciągłych dostaw na Ukrainę. Papega zauważył również, że w 2023 roku Rheinmetall otrzymał od niemieckiego rządu federalnego zamówienie na zakupy wojskowe o wartości ponad 10 miliardów euro dla niemieckich i ukraińskich sił zbrojnych. I że w 2024 roku kwota ta prawdopodobnie wzrośnie do 15 miliardów euro, stwierdzono w raporcie ISW. Sojusznicy wielokrotnie podkreślali, że drzwi do członkostwa Ukrainy są już otwarte. Jednak aby Ukraina otrzymała zaproszenie do NATO, wymagana jest zgoda wszystkich członków i spełnienie szeregu dodatkowych warunków. Przeszkodą mogą być Węgry. Ukraina stara się więc załagodzić spory na tym polu. W poniedziałek do stołu zasiedli ministrowie spraw zagranicznych Węgier i Ukrainy. To zapowiedź spotkania na najwyższym szczeblu między prezydentem Wołodymyrem Zełenskim a premierem Viktorem Orbanem. Ma ono zmierzać do normalizacji stosunków. Tymczasem we wtorek szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak poinformował o planach utworzenia międzynarodowej grupy roboczej do spraw integracji Ukrainy z państwami NATO na polu bezpieczeństwa. Z kolei tydzień wcześniej NATO podpisało kontrakt na ponad miliard euro na dostawę około 220 tysięcy pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Trafią one po części na ukraiński front, a także zostaną przeznaczone na uzupełnienie magazynów, głównie Polski i Niemiec. Pierwsze dostawy spodziewane są jednak dopiero pod koniec 2025 roku. Kryzys na granicy USA. Trump z Putinem triumfują. Sytuacja na granicy USA i Meksyku jest trudna, a perspektywy na zażegnanie konfliktu wydają się odległe. Kryzys migracyjny trwa tu od lat i nie zniknął za rządów żadnego z prezydentów. Po pierwsze, wprowadzony w połowie lat 80. amerykański system migracyjny jest niewydolny, a po drugie, wokół całej sprawy pojawiło się mnóstwo dezinformacji i manipulacji. Impulsem do bieżących wydarzeń było znalezienie w połowie stycznia zwłok matki i jej dwójki dzieci, co ponownie rozgrzało dyskusję nad kwestiami humanitarnymi. Rzeka Rio Grande, w której znaleziono ciała, oddziela terytorium USA od Meksyku na długości nieco ponad 2000 km. To najdłuższa część granicy między tymi państwami, a zarazem najbardziej problematyczna dla Białego Domu. To właśnie tędy przebiega sporne ogrodzenie z drutem kolczastym, które uwięziło po drugiej stronie tysiące nielegalnych imigrantów. Jego budowę kilka lat temu rozpoczął znany z ostrej polityki migracyjnej gubernator Teksasu. Wcześniej ten sam polityk wysyłał migrantów autobusami do rządzonych przez demokratów miast. Zasieki, które miały odstraszać przybyszy, postawiono zgodnie z przepisami. Według prawa federalnego władzom stanowym zabrania się podejmowania na granicy interwencji zbrojnej, ale nie zakazuje się ochrony własnych granic. Tamtejsze władze zablokowały 10 stycznia 4-kilometrowy odcinek granicy w pobliżu teksańskiego miasta Eagle Pass. Teren ogrodzono jednocześnie, zamykając dostęp Federalnej Straży Granicznej. Gubernator Teksasu, zarzucając administracji federalnej nieskuteczność, dodatkowo rozlokował w mieście lokalne oddziały Gwardii Narodowej. Konflikt przybierał różne postacie, jednak niedawno Sąd Najwyższy wydał zgodę na usunięcie zasieków.
Demontaż tylko zaognił spór między administracją prezydenta Joe Bidena a republikańskimi władzami Teksasu, które nie bacząc na orzeczenie sądu zainstalowały kolejne ogrodzenie. Spór staje się coraz bardziej polityczny. Za gubernatorem Gregiem Abbottem opowiedziały się stany, którym bliżej do Donalda Trumpa, a do miasta przybył konwój ciężarówek z protestującymi. Na bazie obowiązującego prawa stronom ciężko znaleźć rozwiązanie. Przestarzały system migracyjny należałoby stworzyć od nowa i dostosować do aktualnych warunków. W grudniu zeszłego roku na południowej granicy USA odnotowano rekordową liczbę zatrzymanych osób – ponad 300 tysięcy. W styczniu sytuacja się poprawiła. Jednak służby graniczne od dawna alarmują, że liczba migrantów napływających przez granice z całego świata przytłacza ich zasoby. W toczącym się sporze pojawiło się wiele dezinformacji, a w sieci tysiące postów manipulujących i wprowadzających opinię publiczną w błąd. Przykładem mogą być opublikowane 28 stycznia nagrania, na których widać inwazję migrantów na stany Arizona i Nowy Meksyk, które powstały w ubiegłym roku i nie mają związku z obecną sytuacją. Ośrodki powiązane z rosyjską propagandą próbują wykorzystać sytuację, a tamtejsze media informują o rozpadzie USA. Instytut Studiów nad Wojną ocenia te działania jako zamierzoną prowokację mającą na celu osłabienie pozycji Joe Bidena i spadek poparcia, a docelowo zniechęcenie Kongresu i sojuszników do dalszego wspierania Ukrainy. Wszystko to cieszy rosyjskich propagandystów, a były prezydent Dmitrij Miedwiediew stwierdził nawet, że przygląda się sytuacji chrupiąc popcorn. Elitarna zasadzka pod Bachmutem. Nie mieli czasu na ucieczkę. Wojska rosyjskie zwiększają intensywność działań ofensywnych na kierunkach Siewierski i Bachmut w obwodzie donieckim, poinformował dowódca sił lądowych Ukrainy Oleksandr Syrski. Według niego sytuacja na froncie wschodnim pozostaje trudna. Syrski zakomunikował, że na kierunku Siewierski Rosjanie kontynuują działania ofensywne, aby poprawić swoją pozycję taktyczną i stworzyć warunki do rozwoju ofensywy. Ponadto, jak zaznaczył, grupy szturmowe armii rosyjskiej przy wsparciu oddziałów moździerzowych i artyleryjskich bezskutecznie próbują zaatakować w kierunku Kreminnej. Wróg rekompensuje swoje niepowodzenia w działaniach ofensywnych zwiększeniem intensywności ognia. W szczególności przez ostatnie dwa dni prowadził aktywny ostrzał artylerią odrzutową przy użyciu nalotów i dronów kamikadze, ocenił dowódca. Tymczasem w rejonie miasta Bachmut oddział zwiadowczy 30. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej przeprowadził polowanie na rosyjskich spadochroniarzy. Ukraińscy żołnierze schwytali członków elitarnej jednostki dzięki przygotowanej wcześniej zasadzce. Musieliśmy poruszać się ukradkiem szybko. Rosjanie nie mieli nawet czasu na ucieczkę, zajęcie swoich punktów strzeleckich i walkę, relacjonował oficer o pseudonimie Tanto, dzieląc się informacjami odnośnie przygotowania i samego ataku. Podczas operacji specjalnej w ostatniej chwili przeprowadziliśmy atak na pozycję, na której znajdowali się rosyjscy spadochroniarze. Zajęcie jej było dla nas ważne, ponieważ Rosjanie nie pozwalali naszym przejść na inną pozycję. Odcinali ją, pilnowali, a to było dla nas niewygodne taktycznie, podkreślił Tanto. W wyniku operacji rosyjska pozycja została odbita, a część okupantów dostała się do niewoli. Po naszej stronie były tylko lekkie straty. Na większą skalę po pierwsze zaowocowało to poprawą pozycji taktycznej naszej jednostki, po drugie poprawiło to podejście do pozycji naszych sąsiednich granic obronnych, podsumował Tanto. Dowódca zauważył, że kluczowa dla udanych operacji na froncie jest motywacja żołnierzy. Niestety w tej chwili nie ma zbyt wielu chętnych do pójścia na wojnę. Powiemy prawdę. Są ludzie, którzy wiedzą, co chcą robić i nie boją się. Rozumieją, że będą walczyć za Ukrainę i bronić naszej ziemi. Motywacją ludzi w naszej jednostce jest tylko to, by iść naprzód, aby wykonać swoje zadanie i pokonać wroga, podkreślił oficer. Jak podaje agencja Union, rosyjscy dowódcy planują wysłać na front jednostki szturmowe utworzone z byłych najemników grupy Wagnera. Zostaną one w najbliższym czasie skierowane do działań w rejonie miasta Bachmut. Łukaszenka odbiera podejrzane ładunki z Chin. We wtorek białoruscy obserwatorzy z projektu Motolko Help poinformowali, że między 8 a 11 stycznia do Mińska codziennie przylatywał samolot z Chin, prawdopodobnie z ładunkiem o charakterze wojskowym. Samolot lądował w strefie VIP lotniska w Mińsku, z której najczęściej korzysta Aleksander Łukaszenka. Na początku stycznia grupa monitorująca białoruski Hajun odnotowała nietypową działalność chińskiej linii Air China Cargo w Narodowym Porcie Lotniczym Mińsk.
W ciągu 4 dni ten sam samolot transportowy Boeing 747 wykonał 4 loty na trasie Urumqi-Mińsk i z powrotem, stwierdzono w komunikacie Motolko Help. Według obserwatorów samolot dostarczył na Białoruś sprzęt wojskowy z Chin. Ładunek prawdopodobnie nie przeszedł odprawy celnej i natychmiast opuścił lotnisko, aby nie przyciągać dodatkowej uwagi, ponieważ w pobliżu parkingu nie ma miejsca na ładunek wojskowy. Wszystkie przyloty odbywały się codziennie o podobnej porze, a samolot pozostawał w Mińsku 3 godziny na rozładunek. W komunikacie wskazano, że na lotnisku w Mińsku znajduje się centrum transportowo-logistyczne, które obsługuje przyloty i odloty lotów cargo. Dlatego wszystkie te samoloty parkowane są zazwyczaj na specjalnych parkingach centrum logistycznego. Po wylądowaniu chiński B-2476 zaparkowany był na parkingu 1A. Jest on zarezerwowany na obsługę samolotów rządowych Białorusi, w szczególności Aleksandra Łukaszenki. Dodatkowo parking VIP 1A jest fizycznie zlokalizowany w pewnej odległości od wszystkich pozostałych. Na prawo od niego znajduje się punkt kontrolny umożliwiający opuszczenie lotniska najkrótszą drogą bez konieczności odwiedzania punktów kontrolnych w budynku, podsumowali obserwatorzy. Źródło przypomina, że w 2017 roku siły zbrojne Białorusi przyjęły na uzbrojenie chińskie pojazdy opancerzone CSV-N3 Dragon. Rok później w reportażu telewizji Wojen TV odnotowano dostawę kolejnej partii tych pojazdów. Z materiału filmowego wynika, że zostały przywiezione na Białoruś tym samym samolotem transportowym tej samej firmy. Podczas jednego lotu Boeing 747 może zabrać 4 do 5 sztuk. Białoruski kompleks wojskowo-przemysłowy wykorzystuje także chińskie komponenty do produkcji rakiet ziemia-powietrze Polonez. Obecnie nie wiadomo, co dokładnie przywiozły te 4 loty. Wszystko jednak wskazuje na to, że jest to ładunek o przeznaczeniu wojskowym, podsumowało Motolko Help. Kilka tygodni temu informowano, że Ministerstwo Obrony Białorusi buduje nowe miasteczko wojskowe w obwodzie homelskim, 40 km od granicy z Ukrainą. Pierwszy etap ma być gotowy na wiosnę. Miał być pokaz siły, wyszła kompromitacja. Putin na muszce NATO był bezsilny. Rosjanie żartują sobie, że podróż ich prezydenta Władimira Putina do obwodu królewieckiego odbyła się w asyście aż 8 wojskowych samolotów NATO. Ignorują przy tym fakt, że nie była to oznaka szacunku, ale procedury. NATO podjęło te środki, aby zabezpieczyć się na wypadek oskarżeń, gdyby ktoś w Rosji wpadł na pomysł powtórzyć ostatni lot Prigożyna. Inna kwestia jest taka, że lot Władimira Putina, który miał być pokazem siły dzięki asyście NATO, obnażył słabość Rosji. Podczas nietypowej eskorty towarzyszącej poszukiwanemu międzynarodowym listem gończym mogło zapaść wiele decyzji, także ta ostateczna. Propagandowa wizyta Putina, mająca pokazać, jak ważny jest dla niego obwód królewiecki, zamieniła się w pokaz jego odizolowania i bezsilności. Logicznie myślący Rosjanie nagle zdali sobie sprawę, że gdyby pakt NATO chciał zestrzelić samolot Putina, to by to zrobił. Zauważa Maksymilian Dura z serwisu Defense24. Aby nie prosić Litwy o zgodę na przelot nad jej terytorium, Putin leciał znacznie dłuższą trasą nad wodami międzynarodowymi. Lot jest odpowiednio zabezpieczony. Podejmowane są specjalne środki bezpieczeństwa. Oznacza to, że robi się wszystko, co należy, aby zapewnić bezpieczeństwo głowy państwa, zapewniał rzecznik Kremla. Zabezpieczenie lotu prezydenta Federacji Rosyjskiej przez samą Rosję okazało się mniejsze niż asysta przygotowana dla niego przez kraje NATO. Do operacji Baltic Air Policing poza niemieckimi Eurofighterami wysłano także liczne samoloty rozpoznawcze, dzięki czemu NATO nie tylko monitorowało przebieg lotu, ale znało jego wszystkie szczegóły, włącznie z wydarzeniami na pokładzie rosyjskiej maszyny. Fałszywe certyfikaty pochodzenia. Paliwa pomagają Rosji omijać sankcje. Financial Times opisuje, jak terminal naftowy Dortyol w Turcji służy dostawom ropy rosyjskiej do Europy w postaci paliw gotowych. Część z nich miała trafić do marynarki wojennej USA. Opinią publiczną zaalarmowali amerykańscy senatorzy republikańscy Marco Rubio i Maggie Hassan w liście do sekretarza obrony USA. Przekazali, że turecki terminal przerabia ropę kupioną w Rosji, a następnie dostarcza w postaci paliw, między innymi do floty amerykańskiej stacjonującej w Grecji. Dostawy morskie ropy rosyjskiej są w Unii Europejskiej objęte sankcjami za inwazję na Ukrainę. Zdaniem senatorów tureckie rafinerie, takie jak Dortyol, mogą służyć ich omijaniu. Zawikłany szlak dostaw ropy rosyjskiej z terminali w Rosji do floty USA został stworzony właśnie po to, by Rosja mogła omijać sankcje, twierdzą politycy.
Turecki terminal w 2021 roku odebrał z Rosji blisko 584 tysiące baryłek ropy, podczas gdy w 2022 roku było to 3,7 miliona. Tymczasem zadeklarowany odbiór roczny określony był na poziomie 300 tysięcy ton rocznie. Według Financial Times różnica może wynikać z podawania fałszywych certyfikatów pochodzenia. Ten przypadek prowadzi do rafinerii Schwedt w Niemczech, która odbiera ropę klasyfikowaną jako pochodzącą z pól naftowych Kazachstanu, ale o charakterystyce analogicznej do mieszanki rosyjskiej Repco, o czym pierwszy na świecie poinformował Business Alert. Fizycznie może to być ropa rosyjska. Portal podkreśla, że interpretacja sankcji przez Komisję Europejską daje furtkę do mieszania ropy pochodzenia rosyjskiego z innymi, w celu sklasyfikowania jej jako nierosyjska. Przerób na paliwa także powoduje, że są one potem traktowane jako produkty spoza Rosji. Pierwszy człowiek z implantem Neuralink od Elona Muska. Neuralink od 2016 roku zajmuje się rozwojem technologii interfejsu mózg-komputer. Należąca do Elona Muska firma właśnie dokonała przełomowej operacji wszczepienia implantu mózgowego u pierwszego pacjenta. Ma on umożliwić sterowanie dowolnym urządzeniem, np. telefonem czy komputerem za pomocą samych myśli. Produkt Telepathy jest obecnie testowany na ludziach, którzy stracili władzę w kończynach, np. w wyniku choroby, wypadku lub starzenia się. Musk twierdzi, że może to poprawić jakość życia tych osób, dając im możliwość szybszego i łatwiejszego komunikowania się. Implant ma postać cienkich, elastycznych nici, które za pomocą chirurgicznego robota są umieszczane w regionie mózgu, który kontroluje funkcje odpowiedzialne za poruszanie się. Pionierska operacja odbyła się 29 stycznia. Pacjent wraca do zdrowia, a wstępne wyniki wskazują na obiecujące wykrywanie aktywności neuronów. Elon Musk twierdzi, że technologia nie tylko pomoże osobom niepełnosprawnym, ale także zwiększy możliwość ludzkiego mózgu, co może być odpowiedzią na zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji, która może przewyższyć ludzkie zdolności, a w konsekwencji zdominować świat. Według Muska Neuralink może zapewnić ludzkości symbiozę z maszynami i utrzymanie konkurencyjności. Operacja została przeprowadzona po uzyskaniu zgody od amerykańskiej Agencji do Spraw Żywności i Leków, która w 2023 roku zezwoliła firmie Neuralink na przeprowadzenie pierwszego badania na ludziach. Badanie ma potrwać 6 lat i ma obejmować 64 pacjentów, którzy mają otrzymać implant Neuralink. Niektórzy krytycy uważają jednak, że Neuralink jest niebezpieczny, nieetyczny i niepotrzebny. Wskazują na ryzyko uszkodzenia mózgu, infekcję lub odrzucenie implantu. Podnoszą także kwestie moralne, takie jak naruszenie prywatności, manipulacja myślami, utrata tożsamości czy uzależnienie od technologii. Zwracają ponadto uwagę na brak przejrzystości i regulacji wokół nowatorskiego produktu, co może prowadzić do nadużyć. Skutków i konsekwencji eksperymentu nie da się w pełni przewidzieć, dlatego pozostaje czekać i śledzić wydarzenia. Firma ma na bieżąco informować o efektach operacji i działaniu implantu na człowieka. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!